Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję Państwu za cierpliwość, która trwa tydzień. Usprawiedliwia naszego gościa spowodowała to choroba. Choroba przeszła od Pana Roberta na mnie, także przepraszam za swój głos. Ale myślę, że Państwo dotrzymacie na tyle towarzystwa, że ja będę dzisiaj najmniej musiał pracować. Proszę Państwa, witam serdecznie w naszym muzeum Roberta Makowicza. Nie wiem, czy zacząć rzeczywiście od lektury. Od lektury mamy zacząć. Tak? Panie dyrektorze. Tak, bo ja chcę wreszcie się dowiedzieć dokładnie, jak się wymawia pewną nazwę węgierskiej miejscowości. Są gorące wody, a ten fragment bardzo się spodobał i myślę, że będzie Pan odpowiadał. Dobrze. Tak tutaj Pan napisał, że... Dobrze. Z wymową węgierskiego nie ma wielkiego problemu. Jak jest coś S, to musi być, to się czyta jak Esz. Jak jest napisane jak Esz, to się czyta jak S. Jak jest A nieakcentowane, to się czyta jak Y. A jak A jest akcentowane, to się czyta jak A. No i to w zasadzie już... No i jeszcze umlauty różne. Był lipiec. Był lipiec. Był lipiec, upał, pierwsza połowa lat 90. Nireć Haza, jak się rzekło, po basenu z najbardziej gorącą, intensywnie brązową i wydzielającą mocny zapach zgniłych jaj wodą wchodził każdego dnia starszy mężczyzna. Po raz pierwszy zauważyłem go z pewnej odległości, gdyż przebywałem w basenie innym, stosowniejszym, jak mi się zdawało, chłodniejszym bowiem, wypełnionym cieczą bez woni i barwy lazury. Mój zbiornik pełen był kipkiej młodzieży, a do tamtego tylko czasami wchodzili nieruchawi starcy. Mimo odległości dostrzegłem, że mężczyzna wszedł niepewnie, nawet nie wiem dlaczego w ogóle zwróciłem na nim uwagę, potem straciłem go z oczu, lecz kilka godzin później dojrzałem go znowu, jak w bufecie samoobsługowym kończył pałaszować spory zakrapiany posiłek, następnie dziarskim krokiem oddalił się w nieznany. Zafascynował mnie. Następnego dnia w podobnej porze byłem już zatem w królestwie siarkowodoru. Zanurzałem się powoli w brunatnej cieczy, gdyż woda leciutko szczypała w korpus, lecz w końcu okryła me ciało gorącym płaszczem prawie w całości, bowiem ponad toń, niczym aligator, łeb tylko wystawiłem i łakomie czekałem na swoją poznawczą. O jedzeniu, że nie ma tam przepisów, ale to nie jest książka kucharska i nie taka miała być. To miała być właśnie taka, jaka jest. Mnie jako historykowi bardzo podoba te książki, to, że są tam... Bardzo miło, ale historyków nie tak wielu. Chociaż też są tam przepisy. No, jest to na pewno z czego korzystać. Ale wracając jeszcze do tej książki, bo no jest to swego rodzaju pochwała dawnej monarchii austro-węgierskiej. Chciałbym Pana zapytać o coś takiego. W czym upatrywać tą nostalgię za tym państwem już nieistniejącym? Bo trudno na przykład w Wielkopolsce sobie wyobrazić nostalgię za państwem... Żeby ktoś Filusia wiedział. Czy za caratem w Rosji. Na pewno nie chodziło tylko o to, że tam w monarchii austro-węgierskiej od czasów autonomii żyło się całkiem dobrze, że te swobody polityczne były duże i właściwie, gdzie zresztą Polacy byli u szczytach władzy, bo Polacy zostawali premierami, ministrami w rządzie. Tylko nikt o tym w Polsce nie wie. Właściwie tylko monarcha. My się wyłącznie pasjonujemy etosem powstańczym, w dodatku takim, który poniósł klęski. Jednak powstanie wielkopolskie nie jest, nie przedarło się do ogólnopolskiej świadomości. Wolimy świętować, nie wiem, powstanie listopadowe, gdzie kilku pijanych podchorążych poszło zamordować swojego szefa skrytobójczo, a przy okazji powiesiło przypadkowo kilku spotkanych osobników. To była normalna ruchawka, wie pan. W dodatku powiem panu, że Królestwo Kongresowe, już pan to świetnie wie, tylko to też nie jest wiedza powszechna, było z pewnością bardziej demokratycznym państwem niż Polska Rzeczpospolita. Ja czytam książki kulinarne, takie już wyłącznie z przepisami, które są tu i od razu wiem, skąd pochodził tłumacz. Ponieważ tłumacz pochodził z kongresówki, a rzecz dotyczy kuchni środkowoeuropejskiej, jest tam strudel, to jest przetłumaczone na strucla. Na 99 wypadkach. Kiedy to jest kompletnie co innego, bo strucla to jest drożdżowe ciasto. Przecież nie mające ze strudlem w ogóle nic wspólnego. A strudel w ogóle nie trzeba tłumaczyć, bo strudel i strudel po prostu i tyle. No. Są w innych językach słowiańskich, są różne inne słowa na strudle, nie wiem, zawitok, od zawijania najczęściej.
Ale generalnie słowo strudel rozumie każdy. I mnie się też wydawało. I okazało się, że w Warszawie już jest co innego. Już abstrahuję od tego, że tam kremówka to jest Napoleonka odwrotnie niż u nas i tak dalej. Ale to już jest mało ważne. Wtedy runął taki mój pogląd, że wszędzie tutaj, to było dawno temu oczywiście, jeszcze chyba z końcem lat 60., że wszędzie tutaj w tym kraju jest jednakowo. I na szczęście, bo wiedzą Państwo, jakby było nudno, jakby było jednakowo, że to nie może być nic gorszego niż wszędzie to samo. Zatem jesteśmy różni, a te różnice wynikają właśnie z tego kulturowego obszaru. Dlatego też, jeśli staram się mówić o kuchni, to tak naprawdę nie chodzi mi tylko o zwykłe gotowanie w sensie poradnikowym, bo inni robią to znacznie lepiej i sprawniej. Mnie, zresztą tych programów jest w tej chwili dość sporo, nawet kanał tematyczny cały poświęcony wyłącznie gotowaniu. Mnie tak naprawdę chodzi o co innego, no, o uświadomienie, uświadomienie takiej prawdy zapomnianej z racji tego, co nam się od 1945 do 1989 roku wydarzyło. Mianowicie takiej prawdy, że kuchnia jest elementem kultury. Nie jest, to nas różni od zwierząt, że dla nas jedzenie nie jest wyłącznie koniecznością biologiczną. Jest również pewnym aktem, może być, nam często się tłumaczy, my tego, musi być takie prawo, ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej. Guzik, prawda? Bo często dla naszych urzędników to jest kwestia wyłącznie pewnego wygodnictwa. W Austrii, gdyby istniał tam sanepid, to natychmiast by zamknął połowę tamtejszych takich gospodarstw rolnych, gdzie upowały wiszą szynki i kiełbasy, obok jest kolumna destylacyjna i chłopi robią obstlera, czyli destylat z mieszanych owoców, albo z gruszek, albo ze śliwek. I można tam przyjść, można kupić sobie to wszystko. Domowo robione wędliny. W Polsce rzecz niedopuszczalna kompletnie, bo takie jest prawo europejskie. W takich targach Madrid Fusion, gdzie gościem była właśnie pan Ferran Adrià i był 3 dni poświęcony kuchni molekularnej i pan Adrià najpierw na scenie prezentował założenia tejże kuchni, a potem mieliśmy okazję cały jeden wieczór jeść to, co jego kucharze z El Bulli, którzy przyjechali, zrobią. I to jest fascynujące i to jest niezwykłe, zwłaszcza dla mnie, bo ta kuchnia się opiera o fizykę. Zwłaszcza dla mnie, który pytany w trzeciej klasie liceum na ocenę dostateczną z fizyki, a pytanie było, jak się ułożą bieguny, jeśli magnes przetniemy na połowę, powiedziałem, że jedna połówka to będzie plus, a druga to minus. No więc zwłaszcza dla mnie jest to fascynujące, bo tam się wsadza rzecz różne do ciekłego azotu, zmienia się stan skupienia właściwy danym rzeczom, zamienia go po prostu, czyli coś, co normalnie jest płynne, jest stałe, coś, co jest stałe, jest płynne. Tylko że to jest no, ekstrawagancja pewnego rodzaju, jest to bardzo interesujące, ale oczywiście ja jestem człowiekiem prostym i dla mnie ważne są najprostsze rzeczy, czyli ja sobie najbardziej cenię smak, wie pani. Jeśli ja mam dobry kawałek chleba, do tego dobrą oliwę i do tego dobrą morską sól i do tego dobry kieliszek wina, to ja już naprawdę, no dobra, może jeszcze kawałek dobrej szynki, jakiś karczoch marynowany, oliwka, trochę sera, to ja już naprawdę nic więcej mi do szczęścia nie potrzeba.